jak tej. A jak dobrze pójdzie, to byłbym w stanie dzisiaj. Zabić się przez echo. Przez to, że zawsze mam ustawiony Steam gdzieś tam w tle na zasadzie. A, zobaczę, czy wszystko działa. Działa. Za każdym razem się na tym łapię. Przysięgam. Anyway. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będę w stanie dzisiaj zrobić wszystko to, co chciałem zrobić na NG0. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo z bossów, które chcę zejść, zostało mi jeszcze w sumie 3 podaj? Z czego jednego już widzieliśmy, 2 jeszcze nie widzieliśmy. Cześć Sebastianie. Tylko jako, że nawigowanie po DLC jest bardzo przyjemne, to mam gdzieś tam w to ustawioną sobie ściągę. Przy okazji zrobiłem sobie rozpiskę miecza TS2 był miecz Artoriasa? Znaczy kojarzę, że w trójce był, ale w dwójce? Nie wykluczam, że masz rację i jeżeli jest, to nie kojarzę nawet jak się nazywa, a przez to nie jestem w stanie ci potwierdzić, czy go mam, czy nie. Jak są te latające kółki na schodach? Cześć Katku. Moje prawdopodobnie go nie mam. Bo to będzie Greyfurt pewnie jak już. Blumon nie, Kito the Embedded nie, Drakeblot nie, Great Swordy to już Ultra Great Swordy. Ja zajmę bardzo mało mieczy. Tylko jednego UGS-a mam, holy fuck. Myślałem, że będę miał tego więcej. Dobra, muszę jechać windą na dół. Broń leworęczna. No, miałby to sens, biorąc pod uwagę Artoriasa. Chyba tu otwierałem przejście. Artorias, z tego co pamiętam, też był w swojej walce leworęcznej i to coś, co może łatwo zmylić ludzi przyzwyczajonych tego, że o, przecież każdy przeciwnik jest praworęczny, więc będę go unikać dokładnie w ten sam sposób. Czy coś. Dobra, jeżeli dobrze... Okej, to tutaj jest. Przez to się zastanawiam, czy na pewno jestem w dobrym miejscu. Najgorsze jest to, że miejsce, do którego teraz idziemy, kojarzy mi się zawsze jednoznacznie z tym, że podbieg do bossa jest absolutnie skurwiały. Zobaczymy, czy dobrze pamiętam. Na pewno jest ognisko i nie będę narzekał. Jop, niebieski smelter. Najlepszy design. Nigdy nie widziałem lepszego designu niż niebieski smelter, Demon. Bierz kopa. Z kopem zawsze mam ten problem, że o, no niby fajnie, że są, ale bossowie mają przez to w chuj więcej HP. A czasami się średnio nadają do czegokolwiek. Mam wrażenie, że powinienem na ten, jak będę robił NG+, że powinienem włączyć kowenant słonecznikowy i potencjalnie gdzieś znaki zostawiać, jak będę robił rzeczy przed bossami na przykład czy coś, bo będę potrzebował medale farmić. Czemu strzelam hello? To jest bait, prawda? A, na pewno widzę parę przeciwników. Widzę też tutaj... Czym ty kurwa jesteś? To wygląda jak jakaś specyfikowana jaszczurka. I bardzo mi się to nie podoba. A jednocześnie domyślam się, że jak otworzę te dźwignię, to wszystko na mnie się rzuci, więc nie wiem, czy najpierw nie pójść w tę stronę. Jeżeli będzie jakiś spadek... Okej, otwieram dźwignię najpierw. Chciałem powiedzieć, że jak będzie jakiś spadek, to... to się wyrzuca, a tak to... Yep, wszystko się otwiera. I koledzy wyjdą. Duże ilości kolegów wyjdą. Halo? Nie widziałem tego ataku. O Boże! Mam przyzwyczajenie z tego. Z Bloodborne'a. Najgorzej. Pomocy! Próbowałem używać mechaniki rally do leczenia się. Znaczy nie, z dojściem to raczej problemu nie będzie, bo dojście tutaj jest w miarę liniowe i proste. Jako tako. Dużo większym problemem jest to, jak dużo skurwysyńskich przeciwników jest po drodze. I przez to powiedzmy... Bo to jest tak, za pierwszym razem jak się przychodzi, no to fajnie, spoko... Czy możesz się mnie puścić, proszę? O, bierz koopa, mówi, fajnie będzie, mówi. Za pierwszym razem jak się przychodzi, no to fajnie, spoko i w ogóle, tak, ale za kolejnymi razami przeciwnicy po prostu nie dają przebiec. Więc jeżeli ten... Więc jeżeli z tego czy innego powodu się nie uda, to... Każde kolejne podejście jest frustrujące, bo trzeba się raczej przebijać normalnie, a nie na chama przebiegać. Słyszałem piorunę. Siarcisto ogniste. O. Mam miałem dużo live jamów. Najproblemem na pewno jest to, że tych przeciwników na górze zdejmować nie mogę raczej. Zwłaszcza, że nie mam Greatballa żadnego... Nie mam żadnego Greatballa, prawda? Nie. Czyli nawet nie mogę próbować ich odstrzelić. Więc chyba jedyne co mi pozostaje tutaj przebiec na hama. Zwłaszcza, że tutaj sporo tych przejść to są właśnie takie spadki jak widać. To jest bardzo niefajny podbieg. Nie będę kłamał. I mam szczerą nadzieję, że będę musiał go robić tylko raz. Hello! Hello, kurwo! Puść mnie! Puść mnie! Puść mnie! Jezu! Okside mnie celował. Pomocy. Czy ja O Boże, ja fatuluję przez to, że czymś nie trafię. Czy to jest jakiś promis walk of peace albo coś? Ten deseń. Au. Pani tak nie wiem co to jest, ale jest frustrujące. O nie, nie, nie. Nie, nie. Daj mnie to trafiło, by the way. Właśnie je celowałem. Znaczy, śmieję się trochę pod kątem tego, że NPC się blokują. I nie dały mi przejść. Joy ahead. Gun ahead. O tak, zombie walk of fuck you. Au. To jest ten moment, w którym poważnie się zastanawiam, czy po prostu nie wziąć i nie rozwołać sobie NPC przed wejściem. Ale niech będzie, spróbujemy, tak? Wpadłem na głupi pomysł. To brzmi prawie jak to, co ja cały czas robię, czyli gram w Dark Souls 2. Ej, patrzcie, kojarzycie bossa? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Spójrzcie, jak ma mało HP. On wybuchnie. Gdyby kupić pierwsze na przecenie. Mimo całego swojego hejtu, jedynka nie jest aż taka zła. Na pewno jest bardzo archaiczna w wielu sprawach. Ale to nie jest tak, że jest to jakaś zła, fatalna gra. Pomimo sobie w dwójce. Nie przekładałbym umiejętności w żadnych soulsach na żadne inne soulsy. Jezu, myślałem, że on się buffuje i nie wybucha. Nie wiem, czy jest... Nie wiem, czy powiedziałbym, że jestem w stanie przełożyć umiejętności z którychkolwiek soulsów na jakiekolwiek inne soulsy, przez to, że w każdej gra się zauważalnie inaczej. By the way, tak jak normalny smelter zadaje obrażenia od ognia, ten zadaje czysto magiczne, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jeżeli ktoś lubi się bawić w jakieś rzeczy typu odporności, nieodporności, on wybuchnie. Albo i nie. To w tej walce... O. A nie, on się buffuje, dobra. Będę szybko się zbuffował. to tutaj trzeba konkretnie myśleć o odpornościach na magię, a nie o czymkolwiek innym. Wybuchaj. Ja pierdolę. Siema, Sewik. Co tam? Before haha, niebieski smelter. Z najlepszym podbiegiem. Ej, słuchaj, udało mi się go zrobić za pierwszym razem i nie zdenerwowałem się ani razu. Zobaczymy, jak będę robił kolejne podejścia. Bo nie wierzę, że to będzie moje jedyne podejście. Zwłaszcza patrząc na to, jak mi idzie. I zwłaszcza patrząc na to, że miałem dwóch NPC-ów. Jezu, nie znoszę tego ataku, bo po nim nigdy nie wiadomo, czy on wybucha, czy nie. I tyle razy się dałem zbejcić na to, że po tym wyskoku... O tak, podbiegnę do niego. Aha, kopią. Au. ABS. Lucy. Live jam. To mnie chyba powinno trafić. Dobra, to teraz problemem będzie to, czy mi wystarczy wytrzymałości broni. Mam nadzieję, że tak. O Jezu, za szybko wykonałem atak. Do mnie jeszcze trafiło. A w sumie, bo to był ten, to była ta fala. Swoją drogą, przeczytałem sobie artykuł ostatnio o tym, że starsze Dark Soulsy też mają tą mechanikę, że po złym rolu dostaje się więcej obrażeń. Bo to jest coś, na co wczoraj zwróciłem uwagę, jak pisałem swoją ocenę Bloodborne'a, że mnie to dość mocno frustrowało, tylko że w Soulsach to jest jakiś mnożnik typu 1,64, a nie mnożnik pokroju 2,0, więc to jest zasadnicza różnica. A w Bloodborne'ie to mnie bardzo bolało, on wybuchnie teraz. Pamiętacie, co mówiłem o tym, że ten sam atak może mieć zupełnie różne zakończenie, że tak powiem? A, tutaj chyba dwa zdążę wcisnąć. To mnie nie trafiło! Kopium. To mnie trafiło, ale chciałem dolować. Nie powiem, że to mnie nie trafiło. I też powiem szczerze w tej chwili, że to jest ten problem z Summonami tutaj. Że gdybym był bez Summonów, to podbieg byłby absolutnie okropny, zgadzam się. Ale jednocześnie zabiłbym tego smeltera już jakieś 17 razy, bo miałby dużo mniej HP łamany na resistów. To zaraz czas zrobić na lepszy podbieg. I know, right? Boga, jak to działa, bo widziałem, że ta duża brama się otwiera. Aha, a się otworzyła? Właśnie się zastanawiam, jak to działa, bo widzę, że tutaj można podbiec, tylko... Czy to mi cokolwiek daje? To jest coś, co mnie zastanawia, bo to wygląda, jakbym spadał tam na górze, gdzie są ci magowie. I to by im mogło mocno ułatwić Bloodborne. Nigdy by przecież cię nie zabił. W Bloodborne podbiegi nie są aż takie złe i przede wszystkim w Bloodborne, jeżeli... podejdziesz do Foggate'a, to już jesteś bezpieczny. Mówię, chcę spalić, jak to działa. Nawet jeżeli wyjebie się to jeszcze parę razy. Bo mnie taka czysta ciekawość zżera. Chyba nie zdążę. No nie ma chuja, że nie zdążył. Zastanawiam się, jak to jest do wykonania w takim razie. Szybkę witam. Bo to zdecydowanie nie wygląda jak coś, co da się zrobić po prostu na hama rolując, przez to, że jest system blokowany. Spróbuję jeszcze parę razy z tego, że ten... I tak będę chciał raczej użyć Human Effigy przed bossem, więc mogę popróbować parę wspomnieć. Zaszkodzić mi to jakoś bardzo nie zaszkodzi, już tam miałem z 5000 może, więc... Zdążę? Nie, nie ma chuja, że nie zdążył. A. Tutaj się nie da przebiec przez to, że oni ci blokują drogę. Znaczy, na pewno znam jeden sposób, jak można to rozwiązać, ale jest to absolutnie głupi sposób i nie chcę go robić. tutaj pozabijać tych wszystkich przeciwników, którzy w klatkach są. Ile tam było? 15 razy? Jakoś tak chyba. I potem, jak już oni nie będą się spawnować, to żeby wtedy... Nie. Gdy nie został trafiony. Dobra, zabijcie mnie. Nie jestem pewien, czy to się da jakoś sensownie zrobić bez tego. Bez zabijania przeciwników, więc chyba po prostu dołem przebiegnę. No bo inaczej, spróbuję przebiec dołem, bo to jest znacznie lepsze określenie, biorąc pod uwagę, o jakim podbiegu mówimy. Nie chcę przywoływać, bo widziałem po prostu, jak bardzo zwiększa to czas walki z kolegą, z Melterem. Więc jeżeli już, to po prostu spróbuję na hama tędy przebiec. Wiem, że to też nie jest mądry pomysł. Ale spróbować nie zaszkodzi. Będę kwestionował. Nie powinienem, ale będę. Chyba tu jeszcze będzie jeden spadek. I chyba po tym spadku dostałem największym syfem ludzkości. Au. Dobra. I po tym spadku jeszcze jeden Estus. A, jest Promised Walk of Suk. Czemu ludzie tak narzekają na ten podbieg? Nie jest też taki zły. Impifol, ty mi powiedz, to ty zawsze narzekałeś. Mam wrażenie, że... No, zadaję mu dosłownie 2 razy wyższe obrażenia bez samonu, więc... dla mnie już samo to jest wystarczająco w mózgu, żeby ich nie przywoływać. On wybuchnął. On się teraz pewnie będzie buffował. Bup. Chyba, że to była kwestia... To była kwestia buffa? Nie, nie powinna być. Ops. Au. Wybuchnienie. Ale potrzebuje się lochnąć. Daj loka. Nie, to kwestia... Czemu heavy atak zadaje 2 razy mniej niż zwykły atak? Czy dwuręczny... light atak po prostu trafia w jego... jakąś środkową część, która jest bardziej podatna na obrażenia? Czy diabeł? Nie, spróbuję się raz użyć heavy ataku zaraz i... Coś mi tu nie pasuje. Patrzcie, heavy. O, teraz weszło za 480, wcześniej wchodziło za 100 ileś. A, jedu, atakowałem go jak się buffował. Jestem idiotą. Okej, dobra, nie było tematu. Generalnie bossowie działają tak, że jeżeli się ich atakuje podczas buffowania, to... są dużo bardziej odporni na obrażenia. Zapomniałem o tym kompletnie. Tracking... Zdąża? Nope. On wybuchnie. Łyknę jeszcze tego dżemka. A, to będzie czas na hita, raczej jednego. A, wybuchnie. Dzięki Bogu, że nie może 2 razy rzędy wybuchnąć, bo to by mnie do kurwicy doprowadziło pewnego dnia. Dżem, żeby zniwelować periodyczne obrażenia tak zwane. Ulala. No ale nie powiem, ta różnica w tym, ile się mu zadaje. Poli ten tracking. Kiedy się ma samony, jest tak idiotycznie duża. Czy tak samo przejbani? Nie wiem. Z DLC-ka, z DLC-ków do DS3 bossów wspominam raczej pozytywnie, z dwoma wyjątkami. Zresztą Gal to jedna z najlepszych walk DS-owych ogólnie, moim zdaniem. O Boże, to mnie powinno trafić, bo źle stajmowałem rola kompletnie i czuję się źle z tym, że to mnie nie trafiło. Skacze nie, ale to mnie trafiło z kolei. Czy ja się tutaj wdolowałem? O. No i Frida. Frida jest moim zdaniem bardzo dobrym bossem. O Boże! Jestem przy ścianie. Daj mi żyć. Czeka, czeka. Najlepszą częścią walki z Fridą jest ta, w której człowiek sobie myśli, że po drugiej fazie jest bezpieczna, a tu nagle się dialog odpala i takie bardzo duże mąka jest. Kto nie miał wtedy kompletnego mindfucka, o kurwa, o Boże, o kurwa. W temu nie uwierzę. Dobra, tam byli przeciwnicy, z którymi się biłem i wolę tego uniknąć. We did it! A jak już mówiłem, ten nie jest też taki zły, zwłaszcza jeżeli robi się go samemu, a nie w dwie osoby. Maska, która bardzo mi się przyda. Zrobiłem sobie generalnie listę teraz rzeczy, które muszę pozgarniać, żeby aciki porobić. I chcę, żebyście wiedzieli, że jakieś 90% tego, co tam jest, to są tylko i wyłącznie rzeczy do kupienia. W sumie to jestem w miejscu, gdzie mogę już użyć tego po prostu. I się cofnąć do Majojo. Z rzeczy, które wiem, że jeszcze muszę zrobić na tym NG, tak, znaczy musieć nie muszę, ale dobrze by było, to pobawić się jeszcze trochę w Iron Kingu, żeby zdobyć pełną duszę na Dali, bo za nią jest jedna piromancja. Muszę znaleźć tego ćwoka od magii. Muszę znaleźć tą ćwokówę od piromancji. Czy masz jakieś piromancje, których jeszcze nie mam? Nie, wszystkie piromancje od niej mam. To z piromancjami na razie nie używam. Od ciebie muszę kupić 50 000 rzeczy. Czego nie mam? Tego nie mam. 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 Doskonale. Kogo jeszcze potrzebuję? Tak na pewno potrzebuję tej koleżanki od cudów, bo ona też ma całą masę rzeczy, których jeszcze nie wykupiłem. Robię sobie teraz taką bardzo szybką przebieżkę po NPC-ach, których muszę kupić ze wszystkiego. By item 0. Wszystko, co ma napisane Health 0, musi zostać przeze mnie wykupione. A trochę tego jest. W ogóle nie miałem tej przyjemności, bądź nieprzyjemności, zależy jak na to patrzy. Zagrać w DS2 bez żadnego patcha. Ale słyszałem, że te Lightning Speedy przed spaczowaniem były jedną z najzabawniejszych rzeczy w historii Dark Soulsów i trochę żałuję, że nie miałem okazji tego doświadczyć. Anyway... na pewno będę musiał jeszcze jakieś rzeczy z dusz ogarnąć, ale to... po moim czasie tak zwanym... Pozwolę sobie Excelka z Excelkiem porównać. Zrobiłem sobie tego Excela do rzeczy. Aha. Mam kolegę w Iron Keep do ogarnięcia, więc skoczę do Iron Keep. I co da jeden klik, to przy okazji jedna fajna rzecz, że ta maska, którą zgarnąłem, ona była Pharos Mask. Jeżeli dobrze czytałem, co ona robi, to dzięki niej jesteśmy, że tak powiem, nawodnieni, ale najwyraźniej nawodnienie mi tej wiele nie daje. Excuse me? Myślałem, że jak będę nawodniony, to będę dużo mniej dostawał. Interesujące. Chyba, że czegoś nie rozumiem. Hydrate. A i na pewno mogę też założyć nie Steel Protection, tylko Flame Quest. I były jeszcze coś takiego. I pytanie, ile to mi teraz będzie zadawać? No już dużo mniej. Tutaj były tylko Human Effigy niestety. Więc nie powiem, że było warto. Wiem, że jedna z rzeczy, które mam do znalezienia, na pewno są właśnie... tak, na pewno są, dziękuję. Polska języka to bardzo trudna języka. Czekaj, też wiesz? Obawiam się, że wybijam ich tyle, że nie powinni już żyć. Wiem, że to nie brzmi za dobrze, ale... Mamo, ja się boję. To nie jest tam, prawda? Ja tam coś widzę. To jest cyklu... Nie powinienem tego robić. Ja doskonale wiem, że nie powinienem tego robić. Jump, jump. I know, right? O Jezu, to pali. To pali! To pomyślał, płonąca podłoga pali. Wiedziałem! Kurwa, wiedziałem! Czemu ja to zabiłem? To było... w ogóle, czemu ja nie mam skrada włączonego? Jezu. Ja właśnie sobie uświadomiłem. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Najgorsze jest, już tam moje dusze zostały. Nie chciałbym ich tracić. Tak samo jak nie chciałbym oduczyć się parować. Dobra, jeszcze raz. Tym razem na pewno się uda. Czy coś? Wiesz, najgorsze jest to, że te dusze tam tak leżą i mnie bejcą. No, zbejciły mnie, kurwa. Jak to było? Tak, ustawię sobie skok, potem sam przycisk sobie gani, co może pójść nie tak? Z drugiej strony ustawienie go pod L3 byłoby jeszcze gorszym pomysłem, mam wrażenie. Bo to są chyba te dwa domyślne ustawienia, z tego co pamiętam. Aż tak szybko to nie. Ej. Mój Boże! Okej, bo się poniżam trochę. Przynajmniej nie możesz się już przejmować duszami, które zgubiłem. Wszystko było zaplanowane dokładnie po to. Czy coś? Nie mam chyba tego przedmiotu do redukcji obrażeń i nie podoba mi się to. Bo to był ten. Cześć Biki. Nie no, słuchaj, bardzo dobrze jest się iść w kółko na jednej grze, nie wiem o co ci chodzi. O, to nie było to, czego chciałem, doskonale. A przynajmniej zgadnąłem kolejne 50 ascetików, których mam bardzo dużo, nie wiadomo po co. Dobra. Niemy się, usiądziemy. Zagramy w Jump King. Oj, w Jump Kinga by sobie pograł. Ale przez tydzień? Tylko tydzień? Też porozmawiać z człowiekiem, który jak tylko wychodzi nowa liga spora, to gra w nią zdecydowanie dłużej niż ustawa przewiduje. Oh, come on. Tak samo jak to, że przez ostatni tydzień tak naprawdę chyba jedyne co grałem tak choćby chwilę dłużej niż tak chwilkę to był Bloodborne. Czy oni się tutaj zesponowali, czy co? Co nie, to jest całkiem zabawne, że tak mówię, że o, Bloodborne okropny, źle mi się w niego grało jednocześnie. O, grałem ostatnio praktycznie tylko Bloodborne, o. Dobra, nie intensować. Kolega tam ubiegnie. A Europce to już w ogóle nie wspominam, bo zdarzały... Musiałem odinstalować Europkę, bo zdarzały mi się weekendy, gdzie dosłownie nic nie robiłem przez weekend poza Europką. I czułem się z tym absolutnie okropnie. I żeby nie było, nie mam na myśli tej, że no pograłem sobie parę godzin, coś tam porobiłem, tylko dosłownie ten wstanę, zajrzę sobie śniadanie, odpalę Europkę, gdzieś tam po drodze w mniejszym czasie przygotuję sobie obiad, dalej gram w Europkę, bardziej to jest ten poziom. Tak zwany bardzo niezdrowy typ życia. Gdzie może być nie ty, au. Nie wiem, przyjemnie, oni się zespawnowali. Ich to nie było tyle. Ja ich przecież wybiłem. Albo to nie na tym ranie. Ty, to mógł być nie ten ran. Ej, to mógł być nie ten ran po prostu. Tutaj mogłem git gutnąć przecież. I dlatego oni wszyscy żyją. Zapomniałem, że ja tutaj git gutnąłem. Dobra... A propos gitgutowania i parowania, męczyłem się z ostatnim bossem w Bloodborne. Bardzo mocno się męczyłem z ostatnim bossem w Bloodborne. Jakby do tego stopnia, że to nawet nie jest zabawne. Ten boss mnie klepał jak chciał. Jeszcze bardziej niż ci Alone Knighti tutaj. Więc stwierdziłem, że najwyraźniej moja strategia walczenia dwuręcznym toporem do niczego się nie nadaje. Więc co zrobił mądry Shinji? Stwierdził, że pójdzie go parować i tak go parował, że praktycznie to była jedyna rzecz, którą robił przez całą walkę i wygrał co jakimś drugim razem. Dark Soulsy 2 mnie bardzo skrzywiły pod tym względem, przysięgam. A dobra, tu jest jeszcze jeden kolega. Nie no, ja z powodu obowiązków na przykład codziennie w pracy jestem od 7 do 15 na kompie. Haha, bo wiecie, praca w testowaniu gierek, haha. Au, przysięgał im że są w lawę. O, chłop gra w gierki i jeszcze za to mu płacą, o! Najlepsza praca, jaką można tylko sobie wyobrazić, o! I swear to fucking god. Czemu mi to robicie? Momentami mam wrażenie, że to jest nawet bardziej... chłop gra w gierki, a potem ludzie narzekają, że nie robił swojej roboty. Bo to bardziej jest tego typu kwestyczne. Na dole coś jest, jest skrzynka. One momenta. Skonsultuję się z Excelem. Chyba piromancja. Jep, to jest piromancja. Uwielbiam, kiedy to robią. Dobra, powiedzcie mnie, gdzie jest ta skrzynka. Gdzie jest ta skrzynka? Dobra, tu jest woda, to mnie nie interesuje. To jest to. Okej, czyli ona jest aż tam dalej. Czyli mogę dobrze po to później pójść. Mech. Bardzo mech. W sensie może nie tyle później, co z tego, z innego ogniska mogę iść, to miałem na myśli. Czemu grasz w gry zamiast pracować? No właśnie u nas zawsze są śmieszki z tego, że jeżeli ktoś gra zamiast pracować, to dostaje contract termination. Nie, ja w Excelu po prostu mam rozpiskę, czego mi jeszcze brakuje. Ale to bardziej tego typu rozpiski. Jest bardzo przydatna. Zwłaszcza, że mam sobie rozpisane tak mniej więcej co jest gdzie. Ulala. O ścianę? O, nawet udało mi się, nie? Wow. Teraz mi się za to nie udało. I źle mi się wpisało. Nie no, wszystko mam wpisane do Excela, tylko część rzeczy jest frustrująca na zasadzie ej, słuchaj, NG plus 2, ej, słuchaj, NG plus 3, ej, słuchaj, NG plus 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 plus. O, mnie walnie. O Boże. Byłem pewien, że wlecę. Sami robię doświadczenia najgorszej. Nie no... Ja randomizować się tych... A, ktoś mnie goni. Nie podoba mi się to. Ulala. To spadowanie mi kompletnie nie wyszło. Powiem tak, nie planuję zabijać NPC-ów na NG plusach. Okej. Okej. Wystarczy mi, że raz dobry kolega mi zasugerował dobre rzeczy. To jest tamta skrzynka chyba. Ała! Ała! Nie widziałem go. Kompletnie go nie widziałem. Znaczy... Inaczej, widziałem, że ktoś mnie strzela, tylko myślałem, że on z góry do mnie strzela. Oh well. Wiecie co, mam dużo human feeling. Dasz kogoś, nie dasz chodzi. Tak czysto teoretycznie, jeżeli ktoś by się bardzo, ale to bardzo uparł, to wymagane jest... Tylko zrobienie jednego NG plusa. Tylko wymaga to masochistycznego robienia kowenantów. Nie jestem osobą, która masochistycznie robi kowenanty. Więc będę robił NG plus 2, żeby ograniczyć sobie kowenanty do minimum. Bo część zaklęć tam przy innych piromancji i innych tego typu rzeczy jest dopiero na tym. Na wymaksowanym kowenancie i niestety bardzo są one wymagane. O, mnie jeszcze ta... Iu. Ała? Uwielbiam rozbijać się o ścianę. Wspominałem może o tym? Ach. Zaraz się okaże, że mam cały zestaw Alona. Wiecie co, i może tym razem po prostu wezmę i chłopów poubijam. Czy tam jest jakikolwiek? Nie wiem, czy tamten łucznik, ten dalej będzie dla mnie strzelał, czy nie. O, ty powiesz, że nie, ale jednocześnie cholera go wie. Ten na pewno do mnie strzela. Dobra, daj mi tutaj moje dusze najpierw. I teraz go po prostu wezmę i uciacham. Dobra. Dajcie mnie to. Dajcie mnie grzybka. Czy ja zdążę? Powinienem. Otwieraj. Szybciej! Jezu! Ile można dźwignię otwierać? Znaczy, dźwignię, kurwa. Ile można... to... skrzynię otwierać. Nie rozumiem. Otwieranie skrzyni to prosty zabieg. Au. Nie, adaptability nie wpływa na otwieranie skrzynek, na całe szczęście. Poza tym mam jakieś 30 par adaptability, nie denerwuj mnie. Weź się uspokój, co? Zdążę? Tak. Mam ochotę łyknąć jakieś 15 live jamów i ze 2 grzybki. Przez to, co się przychlostało. Lokon? Halo, Lokon? A skoro już mała o dźwigniach w sumie. Hello. Okej, teraz to już tamten kolega do mnie strzela i to mi się bardzo nie podoba. Teraz zaczekam aż ten do mnie strzeli może? Yep. Albo mi się wydaje, bo wdepnąłem w gówno. Yep, wdepnąłem w gówno. Doskonale. Nie chciałem wdepnąć w gówno, ale niech wam da. Słucham? To i skąd? Mogę, bo zaczekajcie chwilę. Ja się upewnię, na pewno do dobrej skrzyni idę. Tak, to jest dobra skrzynia. To się zastanawiałem, czy ja na pewno do dobrej skrzyni idę. Dobra. To robimy tak. Łykamy to. Łykamy to. Łykamy to. I to im powinno wystarczyć, mam nadzieję. A, taki chuja nie wystarczy. Otwieraj to. Ale przynajmniej skrzynia jest otwarta, więc na pewno wystarczy, że do niej teraz podbiegnę i zbiorę rzeczy, prawda? Prawda? Kopią? Kopią? Jedna rzecz, której absolutnie nie będę wybaczał temu. Tak to są dwójce. To, że są przeciwnicy tacy jak Alonajci, którzy... Mam rękę piromancji. Wydaje mi się, że mam i chyba mam flash sweat. Jezu, ten Lokon! Czemu? Holy fuck, ten Lokon. No nie, tak. O chuj chodzi z tym Lokonem. Jesus Christ. Idę go zabić. Będzie mnie denerwował. A jeszcze jeden kolega idzie doskonale. O kurwa, teleporty prosto z DS1 z walki z Einsteinem i Smogiem. Lubię takie. Moja ulubiona walka jest Fred. Ach, zaczekam szej, żeby mnie w lawę nie rzucił. Będę kwestionował. By the way, skrzynia nie jest otwarta. Nie wiem, czy to widzieliście. Nie przemyślałem tego. Bardzo tego nie przemyślałem. Nie rozmawiajmy o tym. Nie mówcie mi nic. Proszę. Nalegam. Wiem, co zrobiłem nie tak i proszę mi tego nie wytykać. Znaczy nie, bo teraz wydaje mi się, że animacja się nawet skończyła. Dla mnie dużo większym problemem jest to, że to mi się kończy. Czy mam coś jeszcze, co może im pomóc? Chyba nie. Mogę spróbować użyć Divine Blessing, ale... Czy Divine Blessing działa natychmiastowo? To mnie zastanawia. Ale nie przekonam się, bo za wolno się używa. Chyba tym przynajmniej będę miał o 1 IQ więcej. Żartowałem, nie będę miał IQ. Pierścień. Było coś takiego jak pierścień, to prawda. Pytanie, czy go mam? I before nie... To chyba to. Bo chyba Flaset był lepszy niż ten... niż to drugie, right? Right? Pytanie tylko, czy to mi wystarczy. To mnie jeszcze zastanawia. Najbardziej mnie przeraża to, że mam warstwy leczenia, że tak to ujmę. Znaczy leczenia odporności. Bo mam tego. Mam wodę hełmu. Mam pierścień. I to wciąż jest mało. Lokon. Zabije mnie. On mnie zabije, przysięgam. Co by się tak jakby teraz zdjął pieśń? Właściwie zdjąłby mi spela? Au. Byłem pewien, że wszedłem mu pod celownik. Ale... dobra. Zobaczmy, ile będę dostawał z Flash Sweatem. Znacznie mniej. A Blessing też mnie dużo mocniej leczy z tego co widzę, więc teraz już powinienem być w stanie to otworzyć. O mój Boże, mamy to. Wychodzę. Wychodzę stąd. A Bolt? Wiecie co, jak już tu jestem. To mi nie da spokoju. Dzięki za The Oxide, bo w sumie sam zapomniałem o tym kompletnie. A kojarzę, że w DS3 był podobny mek w tych ruinach demonów. Że też któraś rzecz była do znalezienia w takim jeziorku z lawą i też piromancji tego używałem. Przy czym tam akurat byłem piromantą, jak to rozgarniałem z tego co pamiętam, więc... Było to dla mnie, że tak powiem, najbardziej naturalne. Dobra, kończą mi się live jam powoli. Dobra, rzeczy, które mogę wbić w miarę szybko. To jeżeli dobrze pamiętam, mogę iść po gest, którego nie mam. Tylko muszę sobie jak zwykle przypomnieć, w którą stronę do najlepszej lokacji w grze. Okej. Say no more. Say no more. Ale teraz przynajmniej powinniśmy wiedzieć przeciwników. Też głowa węga. A propos. Nie, nie dam się. Odejdź, odejdź od NPC'a. Odejdź od NPC'a. Okej. Nie dam tutaj drugiego NPC'a upierdolić. Dobra, głowa węgadla, moja droga. Pogadaj sobie, cieszę się. Widziałem już nawet całe twoje ciało. Chcę się nauczyć gestów. I to jest ostatni gest, który było trzeba. Więc pataczek za gesty. Doskonale. I przy okazji mam barierę do kupienia, więc też będę chciał kupić. I ta dusza powinna wystarczyć chyba, co? Bra... Magic Barrier. Doskonale. Ciało zabiłem. Wydaje mi się, że nie. Nie przypominam sobie, że zabijał ciało. Dobra. Dobra. Muszę odwiedzić bardzo fajną i przyjazną lokację, jaką jest Undead Crypt. Nie podoba mi się to, ale kiedyś trzeba to zrobić. Krypta nieumarłych, krypta nieumarłych. Mam tam dwie rzeczy do zrobienia. Achievement za głowę mam. To w tej chwili mi zostały już chyba tylko achievementy za wszystkich NPC-ów w Majuli. Którego to achievementa na tym NG nie zrobię z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. O których nie będę wspominał, żeby nie wytykać nikomu bardzo dobrych rad, które mi zostały powierzone. Plus za wszystkie jakieś spele, nie spele, etc., etc. Czemu mam ten? Ulala. A wolniej to się nie da? Najwyraźniej się da. Przestań. Nie ma światła. A tu jest kolega tarczownik. Muszę mu zapukać? Chyba muszę. Czuję się, jakbym walczył z bestiami w Bloodborne'ie. To jest dokładnie ten poziom wspaniałego designu, jeżeli chodzi o pracę kamery. Tak trochę hejca, co? Znaczy, żeby nie było, nie powinienem tej hejcić stricte Bloodborne'a, bo wydaje mi się, że nie jestem w stanie skazać się gry From Softu, gdzie jest walka z ogromnym bossem i praca kamery nie stanowi problemu. Najbliższa temu jest chyba walka z Nameless Kingiem, na którą wiem, że wszyscy notorycznie narzekają, że kamera tam jest zjebana, więc to chyba powinno mówić samo przed się. Dostałem zaraz w plecy jakimś heksem. A i nawet bym się nie mylił. Wyjątkowo. Kończy mi stamina, łyknę stusa. Ta impoizona narzuciła. Głupia szludwa. Dajcie mnie dostalić może. Będę wdzięczny. Zerknę, co mi tam zostało wyrzucone. Musimy sprywatyzować fabryki. Ale czemu? Daj touch. O nie. O nie. Moshi Moshi Beito Des. Wspaniały bait. Nie polecam. Grałem Wiktorię 2. Wiktoria podejrzewam, że ma dużo ciekawych pomysłów data. Resztę mam z tego co widzę. Yep, resztę mam, więc reszty nie potrzebuję. Dzięki Bogu, że nie ma Achika za pierścienie, bo bym chyba zrobił komuś krzywdę. Zwłaszcza mając flashbacki do DS3. Zresztą ogólnie, jeżeli myśleć o Achikach za pierścienie w DS2, to chyba największym problemem jest to, że przecież są Achiki, znaczy są pierścienie za przejście całej gry na Covenant of Champions. O Boże. Aż się zastanawiam, czy nie za głęboko spadłem. I czy mnie to nie zabije. Simpleton Spice of a Great Hero. To chyba nie jest to, co chciałem. To zdecydowanie nie jest to, co chciałem. A zerknę. O ty! Ja mu sobie nie zadaję obrażenia sensowne. O ile akurat jest w dobrym miejscu. A? Muszę jedną rzecz zerknąć szybko. Okej. Czyli jestem dokładnie tu, gdzie chciałem być. Doskonale. Crashed Air Orb i to jest to, po co przyszedłem. Przy okazji ogarnąłem sobie Agadaina, więc to też nie jest zła rzecz. Dobra, z Crashed Air Orbem możemy zajść podobnym jak się robiło w DS1, czyli zinwajdować jednego z NPC-ów. To też planuję zrobić, biorąc pod uwagę, że jest to potrzebne i konieczne. A jednocześnie upierdala mi achievement na NG+. To planuję zrobić to teraz. Bo nie chce mi się robić NG++, tylko po to, żeby wszystkich NPC-ów ogarniać. Zmiażdżone oko. Coś mi sugeruje. Może? Nie ma leczenia? Powiedziałem coś? A hej, to nie było leczenie. Nieważne. Bo... Ale będzie mnie bić. O nie, tylko miraki używa. Najgorzej. O mój Boże, ona się dążyła leczyć. God damn it. Myślałem, że mogę ją zmemować. Ej, to... Złe rzeczy myślę, że robi. Leczyć mi tam. Chcesz stać, bo chcecie dobić? Dziękuję. Surfing Sunlight to jest to, po co przyszedłem. I przy okazji, jak ją zabijemy, to nie musimy już płacić za obracanie rotundy. Jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, to jest to. Skonsultuję się z Excelem na chwilę. Nie wiedziałem, że można ją tak napaść. No, jak gdybym nie sprawdzał tych aczyków, to pewnie też bym nie wiedział, powiem szczerze. Dobra. Ogólnie przejrzę sobie całą listę, bo tak, gesty już mogę sobie odhaczyć, że mam zrobione. Wszystkie kadilionowe rzeczy mam zrobione. To mam zrobione. Alicję mam zrobioną. To też mam zrobione, dobra. Piromancji, to mam zrobione. To mam zrobione. I z heksów nic nie mam zrobione. Czyli trochę mi jeszcze tego zostało. Jak tak patrzę, to dosłownie nic nie mogę zrobić. W sensie żadnej cofki nie mogę zrobić bez przechodzenia przynajmniej na NG+1. Tylko heksy z tego co widzę nie wymagają przejścia na NG+2. Albo robienia kowenantów, ale tego nie idzie. Nie chcę mi się robić kowenantów. Musiałbym chyba z kimś grać, żeby robić kowenanty. Jakby ktoś miał jakoś postać na NG+, to słuchajcie, chodźcie, porobimy sobie ten... Sandosami będziemy. To wtedy to by trochę ułatwiało robotę, a tak to nie bardzo. Anyway, miałem skonsultować się z Excelem, nie skoczę po odhaczać rzeczy. Jakie mam statystyki? Mam 6 faith i bardzo mi to nie na rękę. Będę musiał to naprawić za chwilę. Czy to mi wystarczy na 2 poziomy? Nie, to mi nie wystarczy na 2 poziomy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Potrzebuję plus minus 100 tysięcy na 2 poziomy. Czy to mi wystarczy? Ledwo, ale tak, przy okazji przekroczyliśmy magiczną barierę tych. Magiczną barierę dusz. Z drugiej strony, a propos dusz, to trochę mało mi zostało do zjedzenia. Mam jeszcze zakupy do zrobienia. Wiecie co, spróbuję w takim razie na chwilę obecną zrobić to, co mi zostało w tym... w Iron Keep. Bo muszę jeszcze podganiać duszę na dali. A do tego będę potrzebował znaleźć 4 smelter wedge. A, bo to aż tam na dół jedzie. A, tutaj powinna być jakaś druga ta. Druga winda. Czy to o to chodzi? Czy jest jeszcze jakaś? Uciekła mi. Muszę uważać, jak ta winda jedzie. I hop. Czy to o te drzwi chodzi? Czy to na pewno o to chodzi? To mnie zastanawia. Mam wrażenie, że ja tu już byłem i czy to nie o to może chodzić. Zwłaszcza, że to jest ognisko. Czy ja pomyliłem to? Bonfire. God damn it. Nie znoszę, kiedy to się dzieje. Ja nie potrzebuję znaleźć jeszcze smelter wedge, których mi brakuje. Za bardzo? Nie za bardzo, już się bałem. Zobaczę może, czy to tutaj będzie, ale chyba też nie to. Aha. Ale tu jest to skrzynka, więc to może być to. Nie szarżować z atakami, żeby się nie przejechać. Czemu nie używamy stosów w takich sytuacjach? To jest bardzo mądre pytanie. Byłem pewien, że tam nie trafił mnie, by the way. Chciałbym, żeby kolega przestał się leczyć. Wiem doskonale, czemu on się leczy, ale... nie spodziewałem się, że tam mnie zabije. Przeciwnik literalnie trudniejszy niż Smelter Demon, by the way. Zaraz się jeszcze okaże, że to nie jest to. I będzie mi bardzo smutno i przykro. Olap. Olap. Młotek minimalną siłą 60. A więc zakładam, że jeżeli używa się tego typu broni, to efektywnie powinno to być traktowane jako broń z 40 siły wymaganej. Bo nie wyobrażam sobie dzierżenia tego typu broni jednoręcznie. Hello. Przestań się leczyć, chuju. Muszę też uważać na staminę ewidentnie, bo to nie pierwszy raz, kiedy o niej kompletnie zapominam. Jezu, aż on się leczy. Dobra. Czy to jest to, co myślę, że tu jest? Powiedzcie, że to jest to, co myślę, że tu jest, bo jak nie, to będę się martwił. To jest Lightning plus 3. To nie jest to, co chciałem. To zdecydowanie nie jest to, co chciałem. Flying Butterfly. Tutaj będzie... statua do wbicia. Smelter Wedge. Jak już tu jestem, to mogę się tym zająć równie dobrze. I tak prędzej czy później muszę to zrobić, bo zbierałem wszystkie fragmenty tych, tej duszy nadali. Bać mi niepokoi to, że to nie jest to miejsce, w którym chciałem być. Do odsłot plus 7. Zawsze się zastanawiam, dlaczego akurat plus 7 w takim DLC-ku. Czemu nie coś więcej albo coś mniej? Silence. Już nie będzie ciszy. Rozpierdolę wam tę ciszę. No i czy ja na pewno nie pomyliłem w takim razie tych? Wind. No bo to nie wygląda, jakby chodziło o to miejsce. Ale bo oni zadają miliard obrażeń. Zapomina o tym wiecznie. Lucky 7, more like Lucky Chloe, am I right? Czy to coś jest? Nie widzę, żeby tam coś było. Więc wracam się tu. A, dobra, przenieśmy się jeszcze raz do tamtego poprzedniego ogniska. Czuję się bardzo niekomfortowo z tym, że mam napisane, jak dojść do miejsca i nie jestem pewien. After activating the elevators at the third bonfire, go up the elevator on the left. Tani, to brzmi jak ta winda. Bo ta jedzie do góry. Right? No tylko ja tutaj dopiero co byłem i to chyba nie chodzi o to. To też raczej nie będzie to, z tej strony się nie otwiera doskonale. Chyba że tutaj. Już to o to chodzi? Nie, bo to... Wait. Nie, to jest ta winda, której ja przejechałem dosłownie. Excuse me. Czemu ta lokacja musi być taka zagmatwana? Nie chodzi o to... Tutaj jest to przejście, którym dojdę do ogniska i nie do końca chcę nim iść. Chyba że nie, to windą mam na dół zjechać. Nie, jest take the recessed elevator up. I niby mi sugeruje, że powinienem tędy iść. Ale tutaj jestem tu. A, bo tam jakieś drzwi są. Może przez te drzwi muszę przejść. Hello. O mnie strzeli teraz. Yep. Chcesz się wjebać w ogień? Dziękuję, kolego. Okej, to będziemy z tymi drzwiami może. Nie, to jest to. Czyli to też nie to. Jezu! Gdzie są te kolejne smelted wedge? Przysięgam, jeżeli to to, to będę się czuł oszukany przez grę. Bardzo. Okej, to jest Pilgrim's Fountain. Maska pustego chyba. Dajcie mi moje smelted wedge. Gdzie one mogą być? Bo to był to, przynajmniej wiem, że to tutaj nie jest. Więc to może z tamtej strony być? Jednocześnie nie wiem, jak miałbym się tam dostać. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. Ta lokacja jest strasznie zamknięta przez tę windę. Jeżeli ktoś chce, powiedzmy, trasę wyznaczać. Tu mam wrażenie, że byłem. drugiej strony najwyraźniej, jeżeli byłem, to nie zbierałem rzeczy, więc może mnie to nie było? Zaraz zobaczymy. Na pewno nie dam się im nadzieć na wybuchające beczki. Będę ostatni słowa, wiem. Ready from stage battle, they attacking. Mam wrażenie, że oni jak tylko podejdą, to będą próbowali biec w ogień. Jest dużo ich tu. Nie podoba mi się absolutnie to, że jest ich tak dużo. Jest ich jeszcze więcej niż bym chciał. Holy fuck. Hello? Au. Weźmy sobie susika. On mi da to wyjść. Wiedziałem, że da to mi wyjść. Au. 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 Nie mam staminy? Estus? Zdążę? Yep. Z tym już za to nie zdążyłem. Holy fuck. O Boże, na takich niskich HP-kach, że przeżył. Nie za dużo was tu? Boję się. Panie różowy, boję się. Słyszałem powiadomienie i niestety go nie widzę. Uno momento, por favor. Malenie ostrzy Mikeli. Ktoś literalnie miał taki nick. Malenie ostrzy Mikeli, dzięki za followa. To nie jest coś, czego się dzisiaj spodziewałem, not gonna lie. Dobra, zrobię co inny setup, żeby wszystko wiedzieć. O. Dobra. Mam nadzieję, że ci wszyscy przeciwnicy, którzy tutaj byli już sobie dali spokój. Ich tu nie ma. Ja nie wiem, skąd ta nienawiść? Malenia to bardzo fajny i przyjemny boss. Proszę jej nie hejcić. A wszystkie problemy z tym bossem wynikają co najwyżej z braku umiejętności. Smelt. O, ho, 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 ho. To teraz czas szukać tych wszystkich cholernych rzeczy do niszczenia. Następna gra do streamowania. Co masz na myśli przez następną grę do streamowania? Bo w sumie się zastanawiam. Telewizorze nie wyłączaj się sam. Dziękuję, że dbasz o ilość zużywanego prądu, ale nie w tym momencie, proszę. Elden już był. No właśnie dlatego się zastanawiam. Mam wrażenie, że ostatnio na streamach często jest wspominane, że coś tam powinienem prestreamować w momencie, kiedy to już było streamowane i mam takie fajne miasto. Hold up. A, że może utnę tego wedża. Daj mi się udało. Może jednak mi dasz użyć tego wedża, co? Pokonałem jakiegoś bossa z tego dodatku. Jeżeli masz na myśli Iron Kinga, to pokonałem wszystkich bossów. Zresztą jedyni bossowie, którzy mi zostali, to Nashanda i boss po Nashandze. Cała reszta jest już zrobiona. Dobra. Potrzebuję jeszcze 3 bodaj, jeżeli mnie pamięć nie myli. Yep, 3 fragmentów duszy nadali. I najgorsze teraz, wiecie co będzie? że za cholerę nie mam pojęcia, których już robiłem, a które nie. Więc podejrzewam, że będzie dużo latania na zasadzie. A czekaj, ja już to robiłem. Wait a minute. No, dexterity ring. Ha, tfu, dex. Tfu, tfu. Powiedział człowiek, który ma 50 dexa. Nie, nie rozmawiamy o tym. Absolutnie brzydzę się dawaniem takich ilości dexa. Czy coś? Czy mogę wsiąść na windę? Mogę wsiąść na windę. Bardzo miło. A dobra, tylko teraz gdzie będą kolejne te? A przynajmniej są na dwa hity, to jest duży plus. Bo używanie się z nimi dłużej, zwłaszcza w dużych ilościach, byłoby bardzo nieprzyjemne. A propos. Hello. To nie było dobre PD. Za każdym razem, kiedy PD nie wyjdzie, to jest taki kompletny spadek pewności siebie i potrzeba wycofania się na wyleczenie się. Nie wiem, jakoś z tym padowaniem tak mam, że jeżeli wchodzi, to rzeczywiście wchodzi ładnie, ale jak nie wchodzi, o mój święty Boże, to nagle człowiekowi się żyć kompletnie odechciela. Obwiniam niektóre gry w tam softowe, że bossowie są absolutnie okropni bez parowania. Pozdrawiam Crucible Knightów i ostatniego bossa z Bloodborne'a. O, naucz się grać Bloodborne'a, to nie będziesz tak narzekał, pewnie trochę racji w tym jest i to jest najgorsze. Z drugiej strony, nie wiem, jakoś jednocześnie w głowie gdzieś tam siedzi, że ja w sumie nauczyłem się parować. Czy to znaczy, że git gutnąłem? Chyba słyszę ten... koleżankę do łeżnięcia. Oj, tak, spaduje atak dwoma toporami ze skoku. Oj, tak. Oj, umrę, oj, tak. No dobra. O Boże, oni to wytrzymali. Dobra, oni już nie żyją. To by mnie trafiło przez ścianę, jestem pewien. Chcesz mnie zaatakować? Nie chcesz? No dobra. O, teraz mnie chce zaatakować. Teraz, kiedy ja nie chcę, żeby mnie atakował, to on będzie. Najgorzej. Leczyć. Okej, tego już się nauczyłem, żeby nawet nie próbować. Dla własnego bezpieczeństwa. A, i wedge. Chyba nie z tej strony. Jeszcze dwa? Chyba jeszcze dwa. Yep. Dusza na dali. Pewnie przy okazji chłopa ubiję. Powiedziałem, ubiję. Właśnie zastanawiam się, gdzie są pozostałe teraz. To jest najgorsza część. Olala. To nie było optymalne. To też nie jest optymalne, ale To wina tego przeciwnika w 100%. Nie, bo mówię, zastanawiam się, których jeszcze właściwie których właściwie jeszcze nie zrobiłem. Tak, żeby im było jakoś łatwiej, powiedzmy, się do nich dostać. Mogę zawsze przejść po prostu całą lokację jeszcze raz, I guess. To na pewno sprawi, że będę wiedział. Widziałem, że któryś z posągów jest w oddzielnej wieży, gdzie jest invader, czyli pewnie w tamtej wieży naprzeciwko. Zwłaszcza, że kojarzę, że był tam bardzo skurwysyński invader. Ulala. Chciałem pokazać, jak się starcza używa, ale ewidentnie nie był to idealny pomysł na dziś. Nie, bo kojarzę, bo była tutaj wieża jedna taka na 100%, w której był NPC, który z jednej strony inwajdował, z drugiej strony kazał się gonić Gaczowi. O Boże, teraz jak myślę o tym, że będę musiał gonić kogoś, to będzie mi do głowy tylko i wyłącznie Bloodborne przychodził. Mikolasz, ty kurwo jebana, Jezu. Jakby... Powiem tak. Klimatycznie, z punktu widzenia fabularnego, spoko, ta walka jest spoko. Ale mój święty Boże, gameplayowo gonienie Mikolasza w Bloodborne to jest absolutna tragedia. O, po prostu naucz się to robić i będzie dobrze. O, pewnie trochę racji pewnie w tym jest, ale wciąż nie lubię tego designu. Zresztą ogólnie... Nie wiem, czy którąkolwiek takich bardziej gimmickowych walk w Bloodborne nie lubię. Jeżeli mam być szczery. O, w sumie jakby się na tym zastanowić, to ja prawie żadnych walk w ogóle nie lubię. O! To najgorsze jest to, że to też byłaby prawda. To mnie jeszcze trafiło. Uju, nie chciałem, żebyś spadał. Żeby było zabawniej, z tego co widziałem, to jedna z walk, którą w miarę może nie tyle lubię, co toleruję, jest jednocześnie walką, której ludzie bardzo nie lubią. Ała. Au. Także? Bo widziałem, że jest duży hejt na walkę z Bloodborne, a mi akurat ta walka jakoś specjalnie nie przeszkadzała, tak? Czego nie mogę powiedzieć o sporej części innych walk. To brzmi jak Sebik na streamach czy coś. Okej, czyli wróciłem... Chyba wróciłem tu, gdzie myślę, że wróciłem. Nie, do końca mi się to podoba. Bo to znaczy, że nie wiem gdzie teraz. A, najgorzej. Nie wiem, czy to nie dole jakiegoś tego nie było. Kolego. Hello. A tutaj na pewno, yep! Jest i skurwysyńska koleżanka. O mój Boże, za dużo ich tu jest. Muszę stąd uciec. Wychodzę stąd. Ja literalnie stąd wychodzę. Dzięki Bogu, że mogę stąd wyjść na zewnątrz. Prawda, wciąż jest tu dużo oponentów, ale akceptowalnie dużo. O kurwa, olbrzym za mną wyszedł. O kurwa, strzelają do mnie. O kurwa, o kurwa. O mój Boże, jestem w dupie. To mało. Chyba muszę znaleźć nowy poziom określania tego, jak bardzo jestem w dupie. Patrząc na to, co tu się dzieje. Bo określenia, których normalnie używam, zdecydowanie nie są adekwatne do mojego obecnego położenia. Teraz? No teraz? O, nie znoszę ganków. Powiedział człowiek, który sam sobie prowokuje jednego z największych ganków, jakiego mógł. Au, au, kurwa. Przynajmniej to jest miałem bitkę ogniska. To jest duży pozytyw. I co my... Znaczy, przede wszystkim... Ja się do niego tepnę, bo nie siadałem przy nim. To było Apple Flood bodaj. Dobra, ale to wydaje mi się w takim razie, że wiem, których mi brakuje w tej chwili, więc to jest już duży plus, pozytyw. Bo będzie im brakować tego, który jest tam na dole. Chyba idę nie tu, gdzie chciałem, co? Nie, dobrze, idę tutaj na dół. To tym razem nie dam się zabić jak kompletny imbecyl. Kopią. Jak widać, bardzo duże kopią. Jeszcze niech ktoś zaraz mi powie, że robię dokładnie ten sam błąd co ostatnio. I wiecie, co jest najgorsze? Przez mu absolutną rację. Zwłaszcza, że tutaj jeszcze zdążyłem tego skurwysyna obudzić. Au? O, myślałem, że się zalowałem. Oj tak, tak, niepodzące role, oj tak, tak. To mnie chyba powinno trafić, ale nie będę narzekał na to, że tego nie zrobiło. Jamie stamina, proszę. A, kurde, myślałem, że może kolega będzie chciał paść na dół. Jeden atak? Dziękuję. Teraz już powinno być dużo łatwiej. Czanki. Chciałbym, żeby w DS1 było tyle czanków. To tutaj. Tak, jestem tak słony o to, że w DS1 trzeba farmić czanki. O, tak, jestem tak słony, że DS1. To w sumie też byłoby prawdą. Jestem jednym z naczelnych hejterów Dark Soulsów 1. I tak, nawet pomimo tego, co robi mi DS2 momentami. Zdechnę jak szmata, jeżeli zbiduję. Takie chciałem to zrobić. Powiedziałem coś. Nie? Dobrze. Au. Zapominam, że ona to robi czasem. Już uspokoiłaś się? Dawaj duszę. Proszę? Dziękuję. I cię wystarczy poprosić się od razu. Jest. Lepiej. A, i teraz najgorsze pytanie, jak się szło do tej drugiej wieży, gdzie jest Invader. Bo za chuja nie pamiętam. Jakby mam wrażenie, że powinien pamiętać. Au, to mnie nie trafiło. Musi szukać łańcuchów. Ale jeżeli o Boże. To mało. Nie wiedziałem, że ten z tyłu się jeszcze pojawił, szczerze mówiąc. Czy to będzie miało zasięg? Oczywiście, że tak. No to w ogóle zapytanie. Jeżeli łańcuchy, to generalnie spodziewałbym się, że na zewnątrz będą, więc wydaje mi się, że mogę być w dobrym miejscu. Tam są jakieś łańcuchy, to może być tam. Powiem więcej, spodziewałbym się, że to będzie to. Ulala. Dobrze, że to nie był backstep. Bo byłbym lekko słonawy. Tylko... stąd się da spaść bezpośrednio. To jest moje pytanie na dziś. Mam wrażenie, że jeżeli tu spadnę, to bardzo mocno pożałuję swoich decyzji życiowych. Zróbmy to bezpiecznie. Miejmy do siebie resztki szacunku. Udawajmy, że mamy resztki skilla. Albo i nie, bo dostanę knyż w plecy. Rozumiem. Dobrze, tak się chcemy bawić. O mój Boże. Chyba żartujesz. Dużo ilość na oponenta. Fajny olej. Spójrzcie, jaki ten jest piękny. Byłem pewien, że mnie zaatakuje przez ścianę i trafi. Nie mam stosów, ale to moje najmniejsze zmartwienie w tej chwili. Tutaj jako tako nie kojarzę, żebym był. Malton the Assassin. Jeżeli dobrze pamiętam, on jest z tych upierdliwych, którzy zespawnują się i potem każą się ganiać. O Boże. O Boże, o kurwa, żartowałem. Ulala. Ale że ty mnie głównym rzucasz? Ale że ty się spadować nie dasz? Ulala. Nie umiem parować broni drzewcowych, nigdy się nie nauczę. Czemu jeszcze próbuję? I on teraz na dół będzie biegł, no. Ja nie chcę go zrzucić, na to już chyba za późno. Czy to jest mimik? Nie, to nie jest mimik. Tiki. Tutaj po drodze nie pamiętam, czy nie wychodzą przeciwnicy. Więc będę się starał to w miarę bezpiecznie rozwiązać. Słuchajcie, chcemy się rzucać. Ja też potrafię, ok? Tylko ewidentnie moje bomby nie są tak efektywne, jakbym chciał. Czy oni są po prostu odporni na Dark, czy jest jedna metoda, żeby się przekonać? Nie. Oni są po prostu odporni na wszystko, I guess. Ja spadnę, jak dalej będę tak rzucał. Całą grę oszczędzałem zapasy. Mogę ich używać, ok? Okej, ale nie mogę aż tyle rzucać, jak tu jestem. A tutaj? Yep, tutaj mogę, bo on rzuca w ścianę. Okej, już nie rzuca w ścianę. Skończyła się zabawa. Okej, kolega spadł. Na śmierć. Właśnie zastanawiałem się, czy na śmierć, czy nie, bo widziałem, że spada, nie widziałem jak daleko. O Boże, ciemno tu jest. Najgorzej. O Boże. Au, to bolało. O Boże, i oni jeszcze klątwę narzucają. To mnie trafiło. Czy tu jest jeden? Tak, tu jest jeden. Szybko ta klątwa wchodzi. Jezu. Nic nie ma. On se wstanie. Niech se poleży jeszcze chwilę. Wiecie co, mam ochotę zlać tych kolegów, którzy sobie tutaj stoją. Jego mogę nie zlewać, ale dosłownie tylko jego. Au! Hello? Ała! Pamiętaj sobie o rozlewaniu przeciwników? A teraz zmienię zdanie. Jezu! Czy to ja dalej jest bezpieczniej? Wygląda jakby było. Oho, taki chyba niebezpieczniej. Błędy zostały popełnione. Wbijaj to. Wbijam to głównie po to, żeby przeciwnicy się przestali respawnować. Bardziej po to niż po cokolwiek innego, szczerze mówiąc. Teraz sobie grzecznie kulturalnie wybiegnę na górę. Łyknę effigy. I mogę się wreszcie z nim bić. Dobra. Ciekawe, czy jakbym z nim poszedł na górę, to czy on by ten... Czy on by tam został? Ulala. Czy on nie rzuca właściwie? To jest syf rozwalający ekwipunek, prawda? No on teraz na dół będzie bieg, klasyka. O Boże. Kończą mi się live jamy. To mnie chyba najbardziej niepokoi z tego wszystkiego. Wiecie co? Zrobię. To jest śmieszno było. I know, right? Najzapomniejsza gawiarka w życiu grałem. Au. Au. Jego już dobiję. No i dobra, tym razem już padają na amen, bo nie mają swojej maidenki, są maidenless, jak my w Elden Ringu. You, alas, are maidenless. No maidens? Yup, no maidens. Gotta kill them all. Uwaga, idę popełnić największy błąd swojego życia. Don't at me. O, udało się, wow. Nie spodziewałem się. Okej, okej, poda na zemstę. Nie obchodzi mnie to. Witam. Witam. Czy on nie dostaje obrażeń? Czy chcecie im mówić, że on blokuje ataki w głowę tarczą? Od góry? Okej. Rozumiem. Tega mnie z każdą chwilą przeraża to bardziej, wiecie? Okej, widzę, odchodzi, ale i tak. Okej. Mam dość. Au. 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 Umrę. O Boże, ja patroluję. O. O Boże, ja patroluję. O, ale coś czuję, że będzie podbiegane. Zastanawiam się tylko, czy nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby tam zbiec. Bo to, co teraz robiłem, było strasznie mozolne. I generalnie było tam daleko. I chciałbym wierzyć, że jest jakiś sposób, żeby się tam szybciej dostać. Bo oczywiście mogę przez chwilę... Nie wiem, nie no, wiem układę, tak. Wydawało mi się, że patrolowałem przez chwilę. Jeżeli myślę, że nie podbiegnę tam dosłownie tylko po to, żeby zgarnąć duszy na dali, to się kurwa mylicie. Wow! Wow! Zostałem splandżowany przez mopka. Czuję się... To choszkan. Obsachuję też od tego, że fall damage w DS2 jest bardzo interesującą rzeczą. To zresztą wam zaraz udowodnię, robiąc dokładnie ten sam manewr raz jeszcze. Tylko, że tym razem w pieścień, który redukuje fall damage. Przypominam, założyłem pieścień, który redukuje fall damage, żeby nie było. Aczkolwiek mogę być lekko przyzwyczajony do... Okej, nie rada. Zredukował jednak dużo więcej niż myślałem. Au. Jestem plążowany na śmierć po nocy. Uwierzcie mi, naprawdę nie obchodzi mnie ten invader. Mam na niego kompletnie wywalone. Zwłaszcza, że... No i tam ci przeciwnicy mnie nie gonią. To sobie mogę. Chyba się z nim pobawić. Okej, rozumiem. Kurwa! Myślałem, że go bardziej rzucę. Czy da się w ogóle go tutaj wrzucić tak jakoś bardzo mocno? To mnie się da, biorąc pod uwagę, że Oxide mi to wcześniej polecał, a Oxide generalnie raczej mnie nie oszukuje. Czy kolega zbiegł na dół? Jep, kolega zbiega na dół. Hello. Ulala. Nie, dobra, oleję. I po prostu pobiegnę po tu dłużej niż często. Hello. Daj mnie. Au. Au. Dostałem duszę na dali, to najważniejsze. Au. Dostał los na dali, acquired. Nice. Doskonale. Tylko, że nie mogę użyć teraz piórka, bo wal mam Invadera. Więc chyba jednak nie będę mógł go olać tak bardzo, jakbym chciał. Hello. Kolego! A co to się stało? Kolego? Kolego! No! Jedno! Okej. Dobrze. On do mnie nie wraca, prawda? Nie. Też tak umiem. I wyobraźcie sobie ten troll, gdyby ten Invader Nugget tutaj podszedł i mnie zbackstabował albo coś. Absolutnie byłem w stanie w to uwierzyć. Zdjąć łuk, bo fatrole. Powiedziałem zdjąć łuk. Czy kolega niestety przeżył? Goddammit. To oznacza, że pewnie zaraz będzie chciał do mnie wbiec, co? Nie. Nice. Nie będzie chciał, ale miecz też by wypadało sobie wziąć. Czy on się leczy do pełna? A nie, kolega będzie do mnie biegł doskonale. To jest dokładnie to, czego nie chciałem słyszeć. Jezu! Mój święty Boże. On mnie zbaksabuje. Albo i nie. Hello. Co tam? Przestań mieć superarmę na atakach. Proszę. Bądź tak, ty się możesz leczyć, to ja się mogę leczyć. Zero wmówek. Myślałem, że go sparuję na jumping ataku. A czy on teraz znowu na dół pobiegnie? Fine, fine. Czy on tylko tu zbiega? Nie, on tylko tu zbiega. Myślałem, że niżej. Sit down. No. Ty kurwo jebana. To jeszcze mu iść ten miecz tutaj. Powiem, że... Właśnie. A ich jest tu więcej niż myślałem. Au. Myślałem, że jestem pod zasięgiem. Estos. Czemu to nie był backstep? Czuję się oszukany. Nie jest to mimik wyjątkowo. Majestic Gateset. Left-handed. Jak on sobie wygląda? Tak. Ładniutki. To nie jest tak. Wait. A, 20 interface, okej. Zastanawiam się, jakich jasnotów mogę nie mieć na miecza do jasa. Ale to wszystko wyjaśnię. Anyway. Dusza na dali, którą możemy użyć, żeby ogarnąć sobie te nie spele, tylko podaj pionomancja nie jest. No i nie ta ręka. Wydaje mi się, że to niewiele zmienia, ale znaczy pod względem statów na pewno nic nie zmienia, tak powiem. Dobra, co mi jeszcze zostało? Bo wydaje mi się, że tego, że Iron Kinga mogę już odhaczyć? Nie mogę odhaczyć, god fucking dammit. Fuck! Jeszcze będę musiał tam wrócić. Mam jeszcze pilomancję do zgarnięcia w Iron Kingu. To muszę zobaczyć gdzie. Kontrolerzy, nie zabijaj się proszę. Okej. Myślałem, że mam dosłownie kontrolę nad przeglądarką, kontrolerem i zacząłem się martwić. Pojer. Pojer, moja ulubiona wymowa tego słowa. Dokładnie taka jak powinna być. Dobra, od ogniska skręć w lewo i otwórz drzwi po lewej za pomocą towerki. Czy ja pewno tego nie mam? O, to jest Fire Snake. Mam Fire Snake'a. To... Czy ja pojebałem z czymś innym? Fire Snake. Ha, z czymś musiałem pojebać. Uno momento, por favor. Nie no, mam Fire Snake'a, to nie, to tego nie trzeba. Dobra, to w takim razie Iron Kinga chyba rzeczywiście mogę odhaczyć. Mam taką nadzieję przynajmniej. Patrzmy sobie tutaj. Trochę to niemądre było z mojej strony, ale... Tak. Jest. Tak zwany Covenant do PvP. Tak. Wspomnienie króla to za chwilę. Na razie co chcę zrobić to... Mam tutaj dwie piromancje do kupienia za w sumie 10 kafli. A 10 kafli będę miał, czy nie będę miał? Będę miał. Powiedziałem, że będę miał. Nie denerwuj mnie. Gro. Okej. A to raz i dobra. Co mi dalej Excel mówi? To mam, tu duszę mam, o mój Boże. Excel mi mówi, że idę się zabić. Bo idę do najlepszej lokacji w grze. Mój święty Boże, nikomu nie życzę robienia tego. Belfry Soul. Belfry Soul, more like Belfry Soul, am I right? Wspaniałe. Wyśmienite wręcz chciałoby się rzec. Jak ja to robię? Nie mam pojęcia jak ja to robię. Leżeć. Myślałem, że to nie... Że to mi jeszcze wejdzie na ich claimy i dostanę tylko częściowe obrażenia, a nie pełne. Ale najwyraźniej odrobinę... O Boże. Nope, 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 nope. Chodź kolega. Zdążę? Zdążę. Bo Barfaj tutaj było, prawda? Czy mi się już teraz kompletnie jebie? Najwyżej się okaże, że mi się jebie i zużyłem niepotrzebnie Ferosa. Tutaj było. Chyba? Tak? Nie, nie wiem. Może nie. Tutaj było, dobra. Już wszystko pamiętam. Bo kojarzyłem zawsze, że do Belfry Soul się spada w jakimś miejscu i coś mi tutaj właśnie nie pasowało. Thunder Crossing plus 1, nie żebym potrzebował jakoś Thunderów. No bo to jest spadek i stąd już nie ma powrotu. W sumie się zastanawiam. Tak. tak zwane rzeczy, których nie chciałem. Nie można ich backstabować! No i w tej chwili perfekcją nie powinny być aż takie straszne. Ale co do pieścienia kowenantów... Wiem, że na pewno jeżeli jesteś w kowenancie, który się przywołuje jakoś, to pozwala ci przywoływać się do danego tego. W ramach danego kowenantu, o. Czyli na przykład jeżeli mamy Bellkeeperów, to będziemy przywoływani ten, jako invader do tych, którzy są w Belfry. To chciałem powiedzieć. Nie wiem, nie, w sumie chyba były oddzielne substony, czy nie, do tych, do inwade'ów, czy to trzeba było właśnie pieśni. O mój Boże. Pytałeś po co? To już wiesz, czy coś? Jeszcze tylko czekam, żeby to był jeden z tych graczy, którzy siedzą na dachach i snajpią. Marzy mi się to. Mam nadzieję, że to jest jeden z tych graczy. Bo za fajnie mi się biega po Belfry. A, prapa. Hello. Jakbym był miłym człowiekiem, to pozwoliłbym mu pewnie. Bo wiem, że farmienie kowenantów jest chujowe. Ale nie jestem pewien, czy ktoś miłym człowiekiem, kiedy ktoś mnie najeżdża. Na kurde. Ulala. Ogólnie zastanawiam się, na ile miłym człowiekiem chcę być. Czy on się będzie leczył? Póki co zdaje się, że nie. Więc mogę popróbować się z nim bić normalnie. A kurde. Czy to jest Didon Twinblade, czy jakiś inny? Spóźnione smacznego. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ludzie będą tutaj jeszcze inwajdować. Nie jestem pewien w sumie, czy inwejdy na tym. Czy inwejdy na... co ja chciałem powiedzieć? Na Belfry zależą od... Soul Memory? Bo jeżeli tak, to tym bardziej jestem zdziwiony. Przecież ja mam... ile? 4 miliony? Ponad 4 miliony. I nie spodziewałem się, że będę inwajdowany na takim Soul Memory. A swoją drogą, trochę jest mi przykro, że... że Soul Memory się nie przenosi, powiedzmy, między NG do odblokowywania endgame'u. Byłoby naprawdę fajnie moim zdaniem. Gdyby można było od razu dużo rzeczy skipować. Herc w mojej postaci jest... o nie. Słuchaj, możesz przyjść i dać mi się zajść paręnaście razy. To na pewno oszczędzi mi problemu farmienia. Nie chce mi się nic celować, żeby sprawdzać. Absolutnie się nie dziwię. To był bardzo interesujący. Ale po prostu mówię, pytanie, czy to... jak Soul Memory się tego mało, tak zapytam. Bo jeżeli się okaże, że ja mam za niskie, albo ty masz za niskie, no to wiadomo, że to z góry będzie problematyczne, tak? Chłopca zadzwonił. Left. Simpleton Spice. Bellman, oh my. nie wiem co gorsze, inwajdowanie w Szurokrainie czy inwajdowanie w dzwonnicach. Jedno i drugie brzmi absolutnie okropnie. Fajny Avelen chuju. Czy on dosłownie dual-wieldował Avelen, czy mi się wydawało? Avelen to kusza, która strzela kilkoma pociskami na raz. Jakby ktoś się nie kojarzył. Dobra, teraz gdzie jest przedmiot, którego szukam? Wiem, że on jest Belfry Soul, to na pewno, ale gdzie dokładnie? Okej, właśnie zastanawiam się, gdzie ten kolega chce przyjść. Au. Kto powiedział, że ultra gate'ów nie można parować? Na pewno nie byłem to ja. Jezu, ten stun. Nie, ja nie mogłem przez ten czas się ruszyć. O mój Boże. Zablokowany byłem. Przestań. Nie ma staminy, przestań. Okej. Simpleton Spice kolejny. To nie jest mimik. Immolation, czyli to po co przyszedłem. Doskonale. Była chyba sekretna ściana, jak wejść do środka. Zobaczę co tutaj jest. Disper. Znaczy to, że Disper to akurat norma, ale... I stąd się pewnie spada z powrotem. A bo to jest po prostu iluzoryczna ściana. To jest też opcja. Wezmę wrócę tam jeszcze, zobaczę tak na wszelki wypadek. Żeby nie było, że olewam dobre rady. Black Knight. Uuuu. Black Knightowe rzeczy są spoko. Aczkolwiek nie będę kłamał, bardzo nie lubię Great Swordów. Znaczy Great Swordów, Ultra Great Swordów przed DS3, przez to jak atakują. Więc jeżeli na dużych przeciwników się nadają, tak na ten... Tak na mniejszych niekoniecznie. Liar Head, zajebiście. Czyli mówisz... A w sumie tutaj już nie... Tutaj już nic nie znajdę. No dobra. To mogę sobie odhaczyć z listy. Muszę wrócić do... Nie Shade Thrones, tylko Cerdory. Zastanawiam się, jak bardzo chcę to przez Pidanowe, szczerze mówiąc. W ogóle nie wiem, czy kojarzysz Oxide może tak z głowy. Czy rzeczy, które się dostaje u tego czarodzieja, który jest uwięziony, to czy tam trzeba robić jego questline, żeby móc je kupić, czy da się jakoś inaczej ogarnąć? Bo on też ma jakieś tam czary, pidomanskie, chuj wie co. I się zastanawiam po prostu, czy mogę to zrobić olewając go, czy niekoniecznie. Ulala, to mi nie wyszło. Tego, który siedzi w Aldia Skip. Tego, co można go dźwignią uwolnić, żeby cię nie wejdował. Bo on sprzedaje parę rzeczy i się po prostu teraz zastanawiam, czy byłbym w stanie je ogarnąć, żeby ten... Raczej muszę robić quest. Niedobrze. Nie podoba mnie się to. Żeby nie rzec wręcz, że nie podobać to dla mnie. Nie pamiętam jak się szło do tej, by the way. I nie jest to nic nowego jak na mnie. Za każdym razem zapominam jak się idzie do tej, by the way. I nie wiem czemu ja zawsze zapominam jak się idzie do tej. Nie rozumiem. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. proste, bo zabiłeś QSP MPS-ów. Ale to o tyle dobrze. Przestańcie mnie strzelać, proszę. Czy wymaga aż tak dużo? Chyba tak. Ja chciałem zulować, by the way. Też Ibel, dzięki za odwiedzenie z ekipą. Witam. Dom Pagera też witam, witam. Nie podoba mi się ta jaszczurka, proszę, żeby mnie nie zabiła. A propos zabijania, żyję, mam się dobrze. Teraz inne kopią, które będę sobie wmawiał. Bo z tym, że mam się dobrze, to zdecydowanie nadużycie. Steamer tutaj umiegać. Zależy, co masz na myśli przez umiegać. To jest kwestia sporna, dyskusyjna. Umiegać na tyle, że przeszedłem. Pobiłem praktycznie wszystkich możliwych bossów, zostali mi i dwaj ostatni. A to nie, to zdecydowanie. To nie ta kategoria. Z tej strony się nie otwiera. Moim największym problemem jest może nie tyle brak skilla, co brak pamięci, jak się gdzie idzie w tej wspaniałej grze. Jak tego się nauczę, to będzie dużo, dużo lepiej. No, parowanie nie ukrywam, że w Soulsach dwójce nie bardzo ułatwia życie w wielu miejscach. Nawet jeżeli nie zawsze wychodzi. Albo mogę też robić coś takiego. O mój Boże, flashbacki do Bloodborne'a. Nie, Rom, ty kurwo, zostaw mnie. Mógłbyś indziej raz powiedzieć co jeden. Nie czuję się na siłach, powiem szczerze. Wiem doskonale po sobie, że potrzebuję tego komfortu HP-kowego. I bez tego nie widzę tego. Jakiś coś pokroju FL1, tylko że dające mi te. Tylko że dające mi HP-ki, czy jakiś powiedzmy SL ileś tam z wigorem, spoko. Mógłbym spróbować, ale takie czyste SL1 nie widzę tego. Ale przeszedłem po Great Firebola. Generalnie. Nie przeszedłem po miliard pająków, które mnie tutaj będzie chciało zjeść. I w sumie wydaje mi się, że jak przy tym jesteśmy, to mogę jeszcze odwiedzić samą tą Freję. Bo dobrze, mówię, tutaj po Great Firebola przyszedłem, prawda? Tak, po Great Firebola. No właśnie, tutaj był ten miecz Black Knighta. On tutaj był w tej skrzynce, dokładnie. A Ultra Gate'a znalazłem wcześniej, więc mam już oba miecze. SL1 dancerka. Pamiętasz doskonale, kto wpadł jako pierwszy na ten mądry pomysł, że będzie ją bił jako pierwszego bossa poza Gundyrem. I kto spędził na tym zdecydowanie za dużo czasu, aż w końcu mu wyszło. Ale jednocześnie przez to mam wrażenie, że mam czasem jakiś taki, może nie tyle trans, co takie bardzo silne, że jestem w stanie na czuja bardzo dużo ataków dancerki unikać. byłby lepszy niż aktualny. Pewnie tak, tylko musiałbym też go poulepszać. Nie wiem, czy mam tyle twinkingów, bo miecze Black Knightów chyba się ulepszały tymi twinkingami, a nie Petrified coś tam. Właśnie ja doskonale po sobie wiem, że ten margines błędu jest mi potrzebny, bo bez tego nie dam rady. Masz chyba kupić unlimited tutaj z kamieniami, a to zerknę w sumie, chociaż też nie ukrywam, że cierpię bardzo mocno na niedobór dusz, biorąc pod uwagę, że będę musiał jeszcze trochę się obkupić pewnie. Jakieś spele, nie spele. Tutaj da się umrzeć? Aha, okej. Okay. Zastanawiałem się, jak ludzie mogą tutaj umierać, ale chyba właśnie widzę. Hello. Ancient Dragon Soul. Czy mogę już stąd wyjść? Doskonale. Jakby się ktoś pytał, to ta dusza jest albo po to, żeby mieć zdecydowanie za dużo dusz, bo daje 70 parę tysięcy, albo można z nich zrobić miecz. Nie, żebym planował. Dobra, zobaczmy, co mi jeszcze Excel mówi. Gesty mam odhaczone, muszę wrócić do najlepszej lokacji w grze. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Jedyne co mnie pociesza to, że wracam tutaj tylko po to, żeby się cofnąć. Że nie muszę iść do właściwego Steinofamana. Bo oczywiście jak mądra osoba, tak jak zawsze, praktycznie przy każdym przejściu sprawdzam rzeczy, które są za Looking Glass Knightem i to jest skrzynia. Tak na tym przejściu ewidentnie stwierdziłem, że nie potrzebuję tego robić sobie. Co wy gadacie? Nie, to razem, nie, po co. Na tym jednym przejściu, gdzie potrzebuję do Achika. Soul Bolt. To jest to, czego tutaj potrzebowałem. Jeżeli chcecie jakiegokolwiek pocieszenia, to nie muszę się iść dalej w Steinofamana, więc wychodzę stąd. Dobra. Skoczymy sobie do Harvest Valley, najlepsza lokacja. Druga najlepsza lokacja? D2 ma same najlepsze lokacje. Nie tylko wywołać Shina w ten sposób. Brakuje mi, żeby losowo tak przyszedł i tak mi rzucił, co ty kurwa pierdolisz typie. Albo coś ten deseń. To by było bardzo typowe. Biorąc pod uwagę śmieszki z herbatką na przykład. A, czy ja w ogóle dobrze idę? Może? Na pewno sporo bywam od niego. Na szczęście nie wystarczająco, żeby mnie to bolało. Czy ja to mogę zniszczyć? Czy on to? Pewnie on to musi zniszczyć. Najgorzej. Wyobraźcie sobie, że gra wrzuca jakieś rzeczy typu, że NPC musi... Nie chciałem tworzyć. Abort. Że NPC musi coś zniszczyć, żeby móc zdobyć przedmiot. Literalnie najgorsza gra w historii, prawda? Nie wyobrażam sobie, żeby twórcy mogli zajść taki okropny zabieg. A tam potrzebne itemy, kaman, nie mów nawet tak. Ono ma to, bo coś skopałem. Nie no, jestem w topym ognisku. Chyba. Będę robić questy. Tak, tylko na razie chcę ogarnąć jeszcze inne rzeczy. Bo wbrew pozorom nie zostało mi tego aż tak mało, jak mogłoby się wydawać. To tędy się szło? Nie, ja tutaj dopiero co byłem i to... Nie, to było tutaj. Nie było tutaj. To było tutaj, to nie było tutaj. To było drugą stronę. To było tu. Ej, tutaj gdzieś będzie na dole gówno. To silna, moja ulubiona. Au. To bolało. A Boże, panie ja do mnie atkują. Nie, tylko od dołu ewidentnie. A, wezmę go po prostu. Zabiję, żeby mi nie przeszkadzał. A Boże, jeszcze szkielety trwają? Serio? Backstab? Już myślałem. Szkielety takie magiczne stworzenia, które potrafią jednocześnie parować, backstabować. Wszystko, co tylko się gacza i wymarzy. Zaraz mi drugi pojedyn wejdzie, ale to nie, nic nie szkodzi. Przebolejemy to. Strzałem piramantkę. Nie lubię tego, że strzałem piramantkę. Slabik, nice. Shad. O, Cameron. Czyli to, czego chciałem. Washing Pol. Myjący Polak. Najlepsza broń. Chyba generalnie jest zazwyczaj najdłuższa katana w grze, jeżeli występuje. Dobra, kolejna rzecz do odhaczenia na liście. Jest to... nie wiem, czy nie będę musiał wrócić do... tej, do Seldory. Każdy backstab to byłby one hit KO. I mean, to nie jest tak, że jesteśmy daleko od takiego stanu rzeczy. Backstab bardzo często kończy się one hitami. Jeżeli ktoś nie inwestuje jakoś masowo w wigor. Z jakiej strony to było? Chyba z tej strony. Będzie dzisiaj dużo piórka używane, coś czuję. To dlatego, że wygodnie jest. Dawaj, dawaj. Scraps of Life mam. Doskonale. Czyli 2 mirakle do odhaczenia. Yep. Więc powiem wam tak, że z mirakli już dosłownie nic nam nie zostało na NG0. Chyba, że będę zostawiał znaki, żeby mnie ludzie przywoływali 50 razy. A od tego masz na komentarza, co Dark Rookerem się bijesz, kupowałeś spele. Z tego co pamiętam to... Chyba... O Boże. A, skoro już o tym mowa. Ile ja mam tych sol weseli? Sol wesel. Gdzie one są? Gdzie one są? Ha. Czy jestem ślepy, czy ja ich w ogóle nie mam? Mam 6, ok. To wezmę, bardzo szybko skoczę się, zinspekuję. Bo muszę od kolegi ukraść przedmiocik, który mi da tylko jeżeli mam odpowiednie staty. A skoro już i tak planuję do niego iść, to równie dobrze mogę to załatwić. Czemu muszę na górę? Nie chciałem iść na górę. Relocate. Tak, i potem weź pamiętaj. Muszę pamiętać, że potrzebuję 45 adaptability. To jest najważniejsza rzecz. 35? Dobrze mówię? Czekajcie. Agility. Właśnie nie pamiętam, czy... Nie, potrzebuję mniej adaptability. Potrzebuję 105 agility, czyli wystarczy. To sobie odblokuje tak, żeby mieć ten... dobra. Ale to później. Na razie po prostu porozdaję to, co trzeba. Ja. I daj mi z powrotem ognisko. Travel do Huntsman Scopes. I tutaj był kolega. Witam. Dziękuję. Przyszedłem do ciebie po... heksy. Dobra, 3 heksy z głowy. Doskonale. Od niego już więcej chyba nic nie potrzebuję. Więc mogę się wrócić i spekować ponownie. Ja użyłem piórka, żeby się wrócić do tego ogniska. Byłoby im bardzo przykro, co zrobiłem. Tylko w sumie się zastanawiam, czy... Nie, ten Wranglake jest dla mnie spoko i wydaje mi się, że chcę z nim zostać. Więc raczej nie będę go zmieniał. Nawet jeżeli dajmy na to jakieś miecze typu Black Knight Grace, to też są spoko. Więc chyba zostanę z moim starym dobrym Wranglakiem. Czy ja mogę używać tak? No, Black Knight Gatesolda? Pomaga 12,8. To teoretycznie mógłbym. Bo tego na pewno nie chcę użyć. On ma fuj obrażeń. Kurwa. Tak, Jezu. Dobra, priorytety. 40, tutaj 50, tu 40, adaptability 35, mniej, 32. Dexa i siły chcę mieć przynajmniej po 40. Jeżeli dobrze widziałem, to wymaga 8-12. I wtedy pozostałe 13 poziomów mogę wydać na coś innego jeszcze. Coś takiego? I z takim setupem teoretycznie mogę używać Black Knight Gatesolda? Ultra Gatesolda nie wiem, czy mogę. Ale z drugiej strony o UG się już mówiłem, to co mówiłem. Że w DS2 bardzo... Ale to bardzo mocno. No, wymagałby jeden fade więcej. Jeden. Jeden, kurwa. Rozumiecie to? Jeden. Dobra, ognisko, ognisko, ognisko. Tylko jeszcze szybko zerknę w sumie. Teraz jak już wspomnienie się to zerknę. Mam 38 twinkingów, więc na pewno mi starczy. To zobaczę od razu, jak ten miecz będzie wyglądał, jak go lepszy na plus 5. Bo zgaduję, że on jest twinkingami na plus 5. I o Magdafaś to robi. Reinforce. Black Knight Greatsword. Yep, Twinking. A? Nie, tak w sensie śpiewający w to, także cała dzielnica ich może... A to powiedziałbym, że jest norma, szczerze mówiąc. I co, moi, że mogę go jeszcze na jakiś żywioł ulepszyć? Tylko pytanie, czy warto? W sumie... No właśnie, pytanie, czy warto, czy nie? Bo moment to też nie buduje lightning, tylko... Zawsze w grach typu Soulsy mam wrażenie, że... Jeżeli mamy... ileś typów obrażeń, to że one są tak jakby podwójnie redukowane przez wartości stałe, że tak to ujmę. I że przez to, jeżeli nie atakujemy akurat kogoś, to jest na coś podatny, to że to jest mniej efektywne niż po prostu jeden typ obrażeń. Ale niech będzie. Damy. Damy tak, zobaczymy. I zobaczymy, czy... Zobaczymy, jak to w sumie będzie wyglądać, bo mamy 270 po 162. A ten będzie... Raczej mniej, będzie... Spodziewam się, że będzie słabszy. O tak powiem. Zwłaszcza po tym plusie widzę, że on jest znacznie mniejszy niż ten... niż Danglake, bo Danglake... Zobaczcie, jaka jest różnica w skalowaniu. Danglake ma A z Dexa, a Black Knight Greatsword ma E, gdzie skalowanie siły jest takie samo. No way. Tam jeszcze zostało rzeczy do ogarnięcia na tym NG. Mam Ivory Kinga. Nie podoba mi się to, że to powiedziałem. Ale jak już mamy, to pójdziemy, I guess. Znaczy, pamiętaj. Spróbować mogę, zaszkodzić nie zaszkodzi. Jeżeli się okaże, że walczy mi się tym gorzej, albo że zadaje napady zauważalnie mniej obrażeń, to wrócę do Dangleika. To nie jest tak, że to mnie jakoś bardzo dużo kosztowało, że przedni miecz wyrzuciłem, że nie mogę z niego korzystać kompletnie. Więc no... Mówię, no to nie jest tak, że jakoś bardzo będę cierpiał. W ogóle czy ja dobrze pamiętam, że Crown of Ivory King to jest ostatni DLC, który wychodził? Tak... sensu chronologicznie, jak taka nainstalowana bloka reklamna do siebie wyświetlają na Twitchu, I know, right, też się na tym zapałem. Ostatnio jak coś oglądam, to gdzieś tam, przynajmniej te na dole mi się pokazują, o Boże. Au. Nie, moje mam wrażenie, że ten, że Dranglake zadaje więcej po prostu. I możliwe, że jeżeli trafiłbym na przeciwnika podatnego na ogień albo podatnego na elektryczność, to że to rzeczywiście by zrobiło różnicę. A tak to, no jednak to nie do końca jest to. Wait a minute. Czy ja znowu pomyliłem te? Soul Flash, nie, no mam Soul Flash. Czy ja znowu pomyliłem Sorcery? Focus Soul Flash. Okej, ja to mam. God damn it! Dobra, to z rzeczy na NG0... Dały mi rzeczy od Nawlana i... haha, Szczurolandia. Jebana Szczurolandia mi jeszcze została. Aaaa! A gdzie będzie to ognisko? To nie jest to, to nie jest to. Grave of Saints. Baldur's Resting Place. Skaweni. O nie, 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 nie. A... Jestem carefully. Nie, ja stąd przychodziłem. To nie. To nie. To powinienem iść tu. Chyba. Możliwe, że to siebie. Nie! Nie ukrywam gry, bo w sensie bardzo rzadko odwiedzam w ogóle. A moja orientacja w terenie na pewno nie pomaga. Niech zgadnę, ten głupi spell jest tutaj w środku, prawda? Ale widzę szczurasy. A propos szczurasów. Ja muszę wejść tu i iść zgodnie ze ścieżką. I odpalić to, jeżeli dobrze rozumiem. Zaś okaże, że farasy mi się skończyły. To i most opuści. A i tu na górze powinno coś być. Yep, Whisper of Despair. Doskonale. To już tu jestem. To pewne też to są. A są specyfikowane szczury, holy fuck. Poison Moss. I nie tylko specyfikowane ewidentnie. Kraina szczurów moja uwielbiana. Dobra, to też jest do odhaczenia. Okej, czyli zostały mi rzeczy z NG+, zostały mi rzeczy od Nawlana. I to będzie wsio. Czyli co? Idziemy do... Aldiaskip. Aldiaskip. Tylko chyba muszę się zabić. Czy było coś, co sprawia, że gra mnie traktuje jako holoła? Bo wydaje mi się, że nie. A on normalnie, jak się z nim gada, to niekoniecznie jest skłonny do dawania mi questa. Nie kupiłem tej? Nie kupiłem Dabiny wcześniej? No więcej nie mam duszki na to chyba, co? Mam tutaj Warriora, powinien wystarczyć. Idealnie. Nie to. No to co? Let's go! Nie mogę wracać do Aldiaskip. $102 metry. Chciałbym taki 102 metry w prawdziwym życiu. Znasz to? Nie, serio, nie. Wolałbym chyba nie sprawdzać takich studni. Chyba. Może, nie wiem. Ależ dużo tutaj tych znaków, znaczy bastionów. Man and then man. I did it. Chciałoby się mocno aktywować. Dobra, teraz gdzie ta łajza była? On był w którymś z tych korytarzy, nie wiem, czy tutaj nie... Tędy? Chyba tędy. Hello. Pogadajmy. Okej, czyli on został tu uwięziony. O ty! O nie! Mam flashbacki! B? Kale. Okej. Od Kale'a też dostaliśmy już przedmiot wcześniej. Od Felkina dostaliśmy laskę. Po to się spekowałem, żeby dostać te 20 Faith Inta, żeby dostać tę laskę. I tutaj musimy jeszcze przynieść mu piórko, które dała nam nasza heraldka. A te rzeczy już mam, więc to chyba będzie już takie absolutnie wsio. Rzeczy, które mogę zrobić bez NG+. Jeszcze się upewnię. Szybka konsultacja. Dobra, to jest zrobione. To jest zrobione. To jest zrobione. Jop, to będzie wsią. No to lecimy kończyć grę. W końcu. Szczerze mówiąc, myślałem, że nie zejdzie mi to aż tyle. Z drugiej strony jednak trochę tego było. Przy okazji zadam pytanie, czy będziecie chcieli, żebym żebym streamował NG+, czy po prostu żeby już to sobie zrobić na własną rękę. No bo byłoby to efektywnie, nie wiem, trzecie przejście Dark Soulsu 2 w ostatnim czasie i domyślam się, że tego samego mogło być jeszcze nie dużo. Dobra, Kings. Zwłaszcza, że nie wykluczam, że spora część z takiego streamowania to było dosłownie albo przechodzenie dosłownie tego samego, albo farmienie przeciwników, co domyślam się, że nie jest najbardziej pasującą rzeczą do oglądania. Chyba, że naprawdę udałoby mi się kogoś wyciągnąć na bardzo intensywną sesję farmienia covenantowych rzeczy. Covenant szczurów brałeś. Na pewno mam za niego Achika. Dosłownie jedyne Achiki, których teraz mi brakuje, to te za zebranie wszystkich zaklęć. Plus wypełnienie moduli z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Na NG+ nie zabiję tego NPC-a, przysięgam. Czy ja walczyłem z tym? Z Watcherem i Defenderem na tym przejściu? Nie, tak. Bo mamy na szandę. Weź na szandę. Szkoda, bo nie zrobienie do końca. Okej, rozumiem. Ja to aż on obrywa. Ależ pięknie klątwa wchodzi. Wiecie co, jeszcze zaraz pięknie wejdzie? Moja śmierć. Chcę, żebyście wiedzieli, że teraz kosa mi się z automatu będzie kojarzyć z tym. Au. z Germanem. Za dużo Blood Bowl na ostatnio, tyle wam powiem. Przynajmniej ona nie stepuje jak German. O jezu. Daj powinien błąd, żeby nie zgubił. Chciałbym też, żeby ona nie siedziała tak blisko krawędzi, bo czuję się niepewnie, jak to widzę. To był wybuch? Nie, to były kulki. Przeklęte. Dosłownie przeklęte kulki. Au. Lifejam. Lifejam. Łyknę sobie szybko. FEG. Sięgam, jeżeli teraz mi nie wejdzie walka z kolejnym bossem, to będę słony. O, da, są lepiej. Uwaga, uwaga, człowiek drzewo we własnej osobie. Przestań nie spalać. Ten motyw jest tak świetny. Drugi najlepszy motyw w Dark Soulsach 2. Zaraz po Alonie. Przestań się palić, proszę. Przestań się teleportować, proszę. Wydaje się, że mnie zadaje mu idiotycznie mało. Od razu lepiej. Au. Tego nie przewidziałem. Zdawało mi się cholernie bez sensu. Co masz na myśli? Że fabularnie bez sensu, czy bardziej w kontekście tego, jak się z nim walczy? Designowo jako ostatni. No, ten ci przeszkadza twoje drzewo, nie rozumiem. Widziałem komentarze śmiejące się, że gry Softu bez smutnej walki z starym człowiekiem to nie gry Softu. Czy on sobie mnie ważny, chyba to sobie w ogniu jest. O mój święty Boże. Więc tak wygląda operacja mentalna. Wow! To było przykre i smutne z mojej strony. Dobra, otwierajczki. Najgorsze jest to, że nie jestem pewien, czy to mnie nie cofa do walki z Nashandą. To może mnie cofać do walki z Nashandą. Tak to będzie. Walka z naszą to jest taka trochę nudna. Nie będę kłamał. Ogólnie mi na Szandra strasznie nie pasuje jako ostatni boss, bo jest taka bardzo podstawowa, że tak tu im ograniczona, jeżeli chodzi o moveset. O nie, kostucha, klamacha, kosą 3 razy albo 2 razy. I czasem sobie strzeli laserkiem albo rzuci kulkę, która zmniejsza maksymalne HP. Zresztą ta mechanika z Kerst jest strasznie denerwująca, że się tak delikatnie wyrażę. Na szandę, prawda? Oldia, nice. Już się bałem, że będę musiał ten. W ogóle brakuje tylko, żeby znalazł się jakiś śmieszek i powiedział, że o, jak dają drzewo do walki w DS1, to jest źle, a tutaj jest dobrze. Tylko, że tutaj przynajmniej walka z tym drzewem nie jest aż taka zła jak w jedynce. I żeby nie było śmieszkuje absolutnie w tej chwili. Bo jednak to jest zupełnie inny poziom designu między Aldio a Bed of Chaos. Jezu. Może przestać go bić, jak on się ten... Jak on się pali. A propos. Okej, teraz zaczyna bić firebole. Mam wrażenie, że to jedna z tych walk, gdzie łatwiej może być po to walczyć na unlocku. Też przestać się palić może? Najwyraźniej chce. Dobra, tu się pojawi. Odbiec i odbiec. Znaczy walka nie jest aż taka długa, trochę zależna od RNG, bym powiedział. I od tego, czy akurat Aldia stwierdzi, że będzie długo stał w ogniu, czy nie. Mogło być dużo gorzej, mogło się okazać, że trzeba najpierw na Szandrę pobić, a potem dopiero Aldię. I to było dużo bardziej frustrujące. Pozdrawiam Eldenringa. A tak jak widać, to nie jest tak, że takim mało zadają. I teoretycznie można go bić w ogniu, to nie jest tak, że się nie da. Tylko no obrażenia wchodzą wtedy zauważalnie niższe, tak? Jak widać. A przynajmniej muzyka wynagradza moim zdaniem. Przestań się palić, tarczę. Jestem w niepokojącym położeniu, bo w miarę blisko krawędzi mapy. O kurwa, a propos. To mi nie wyszło. Też się przestać palić może? Starcza? Dobra. Odbiegamy. Hit. 2, 3. I odbiegamy. Dobra. To są te wzrastające, więc spoko. Abort? Abort! O mój Boże. Ja umrę, prawda? Nie. To jest akurat bezpieczniejszy atak. Bo by nic motor na tego umarł. A dobra, teraz będzie płonął, to dać sobie spokój. Hops, hops, hops. Powinien go zabić. Gdzie jest? Za Aldię nie dostajemy dusz, za Aldię nie dostajemy jego duszy, nic takiego. Jedyne co to stanowiłem takiego dodatkowego bossa na koniec. Nie wiem, a coś ta maska mówi? Możemy pójść do tronu i zrobić to, co zabiliśmy wcześniej. Możemy stwierdzić, że my to pierdolimy i sobie pójść. Jako że ostatnio się daliśmy na stołku, to teraz sobie po prostu stwierdzam, że mam wyjebane. Proste. Generalnie, jeżeli ktoś śledzi bardziej Lord of Soulsów, to jest to... Aldia jako taką jest postacią bardzo taką wygnębiającą, bym powiedział. Bo szuka on sposobu na to, żeby odwrócić tą klątwę, która toczy ludzkość. I pomimo tego, że było wszelkich metod, to koniec końców nic mu się nie udawało. Nie ma ognia. Koniec ognia. Czy DS1 miał więcej niż jeden ending w ogóle? Bo teraz nie pamiętam tak na szybko z głowy. Ale bym sobie przewinął. DS1 miał dwa endingi. Właśnie nie pamiętałem, czy miało jeden czy dwa. Bo na pewno jestem za normalne pokonanie tego Gwyna. I drugi był z Framptem związany? Czy tam z tym drugim wężem? Nie jestem pewien, czy teraz głupot nie papam. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, ile mogę zrobić na tym, na NG plus 0, to jest dosłownie chyba wszystko, co mogę zrobić. Bo reszta rzeczy, które mi została, wymaga albo dusz z NG plus, albo farmienia na NG plus, albo bycia w Covenancie. Albo pójście na NG++, żeby kupić rzeczy z Covenantów. Więc tak jak mówię, no teoretycznie wszystko mogę zrobić na jednym plusie, tak? I asytkowanie tutaj akurat nie pomaga, bo trzeba być rzeczywiście na drugim NG, żeby to zrobić. No... Mógłbym teoretycznie próbować, ale nie sądzę, żeby community Dark Souls 2 było na tyle aktywne, żebym był w stanie ogarnąć te Covenanty. Więc raczej będzie... Z Covenantów, których nie mogę kupić, mam Warriors of Sunlight, czy tam jak oni się nazywali, dwójce, gdzie muszę wyfarmić 30 medali z przeciwników, a doskonale wiem, jak wygląda farmienie medali na przeciwnikach. Cześć Dark Souls 3. I Covenant Bellkeeperów, gdzie, jeżeli dobrze pamiętam, losowo spawnuje się NPC, go możemy zabić i on nam dopi przedmiot do Covenantu. Jakoś tak to szło. Całą resztę Covenantów, jeżeli mają coś do ogarnięcia, to możemy kupić od NPC ku Zanglei bodajże na NG plus 2. No i do tego jeszcze zostaje mi ogarnięcie wszystkich NPC z powrotem do Majuli. Ale... z tym raczej sobie poradzę. Teraz praktycznie wszystkich poradziłem, tylko... Chęć posiadania większej ilości dusz było we mnie zbyt silna i zabiłem jednego z NPC, więc tyle było z achievementem. To jest takie, mentalnie mam ten achievement, ale Steam tego nie uznaje. I absolutnie rozumiem dlaczego. W każdym razie, no... Dzisiaj już raczej za NG Plus się nie będę zabierał, bo z tego co widziałem byliście raczej za tym, żebym steamował. Zresztą akurat Dark Souls 2 mają dość rozbudowane NG Plus pod tym względem, że nie jest to po prostu jedyne co to podbijanie numerków, tylko rzeczywiście dodawani są przeciwnicy. Zawsze jest kwestia sporna, czy zostali oni dodani dobrze czy źle. Bo bardzo często widziałem, że ludzie narzekają na to, w jakich miejscach zostali dodani przeciwnicy, jacy zostali dodani przeciwnicy i tak dalej. Ale no już sam się przekonam. Więc wydaje mi się, że na chwilę obecną przynajmniej zostaniemy przy DS2. Najwyżej, jeżeli zmienię zdanie, to dawam jakoś znać. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam, że wpadliście i trzymajcie po. Cześć!